Inspire Digital poleca portal społecznościowy ktośty.pl. Tak jak Warszawa ma drugi multiplex naziemnej telewizji cyfrowej z TVN Warszawa testowo, tak i Poznań ma trzeci multiplex testowy ze stacjami TVP, gdzie znalazło się m.in. Info 1, 2 oraz TVP HD, prezent na Mundial w RPA. I mimo, że jest to emisja testowa trzeciego multiplexu z nadajnika w Śremie, to i tak informacja o tym, że można uruchomić trzeci multiplex już dziś, jest dobrym prognostykiem na przyszłość, bowiem już w październiku ma ruszyć z większej ilości nadajników sygnał trzeciego multiplexu ze stacjami TVP, a jeśli już dziś mamy testy i sygnał od emitera, że jest on gotowy na nadawanie tego typu multiplexu, to zielone światło jak najbardziej jest podtrzymywane i naziemna telewizja cyfrowa tuż po wakacjach może ruszyć z kopyta. Przypominam, że jeszcze w zanadrzu jest uruchomienie drugiego multiplexu naziemnej telewizji cyfrowej, tym razem ze stacjami nadawców prywatnych. Poczekamy po wakacjach, na pewno będziemy mieli DVB-T.